W tym odcinku jest o wpływie chrześcijaństwa na społeczeństwo, na całe kraje, na ludzi, na historię, a dokładniej w odniesieniu do Polski to będzie wszystko, czyli o tym, czym się różni Jezus Chrystus od matki Polki. Jest dymu dużo więcej. No to się wydaje taki trochę głupi tytuł, ale to nie jest głupi tytuł, bo ja to wyjaśnię, o co tutaj chodzi. No, więc w tej serii odwykowej mówię o Biblii i co tam jest napisane, wyjaśniam, ale za jakiś czas lubię popatrzeć na całokształt tej Biblii, bo to jest najtrudniejsze do znalezienia. Jak ktoś szuka tematu, co mówi Biblia na temat masturbacji, no to dobrze, super, się dowie, bo to jest jeden konkretny temat, łatwy do znalezienia i do wyjaśnienia. Ale jak ktoś chce wiedzieć, co mówi Biblia jako całość, jaki ma przekaz, albo jaki jest jej wpływ na świat, ludzi, historię, współczesne czasy, jak to się ma do nauki, to są grube tematy. I do tego trzeba nie tylko przeczytać Biblię całą, ale ją jeszcze zrozumieć. I do tego rozumieć świat. I odnieść jeszcze jedno do drugiego, a na koniec to trzeba mieć jeszcze do tego jakiś dystans, żeby nie opowiadać jakichś fanatyzmów, albo nie powtarzać za jakimś ulubionym księdzem czy pastorem w kółko tych samych dyrdymałów, tylko żeby pomyśleć i spróbować znaleźć naprawdę odpowiedź na to. No do tego trzeba takiego dystansu. I to jest odwyk. Tutaj będzie ten dystans. W tym wypadku chciałem zwrócić uwagę twoją na to, że chrześcijaństwo, chociaż go już nie ma w Europie za bardzo, nie funkcjonuje, została tylko taka resztka po nim, to i tak chrześcijaństwo wpłynęło bardzo mocno na Europejczyków, ogólnie mówiąc. Na Polaków też, bo Polacy kopiowali z Zachodu, a Zachód, no nie kopiował już z niczego, ale Zachód się wziął, wyrósł z chrześcijańskich korzeni. No. Jakbyście tak chcieli historię w skrócie, dla tych, co im się nie chce śledzić, to było tak, że był Rzym, no był Jezus, nie, w tych czasach, Imperium Rzymskie panowało nad całym światem i współczesnym w tamtych czasach i cywilizowało to barbarzyństwo, co tam wtedy było, czyli że powstało prawo, drogi, literatura, różne takie historie. Zamiast bicia się po mordach były na przykład sądy, o, to też jest takie, jak ktoś miał z kimś problem, to nie robił pojedynku na przykład, albo nie modlił się głośniej do jakiegoś Boga, a potem się siłowali, żeby wiedzieć, kto zawinił, tylko był proces sądowy. To wszystko powstało w Rzymie, te rzeczy, i ta cywilizacja potem, kiedy już upadła 500 lat później, to Europa znalazła się w troszkę w ruinie. Nikt już nie pisał, nie czytał i wrócili wszyscy do spraw sądowych, takich jak ulubione są na polskich wsiach, czyli dajmy se po ryju i kto wygrał, ten znaczy, że miał rację. No, więc ogólnie taka trochę słabo było, ale została, jedyne co zostało, to Kościół w tym wszystkim, po tym Rzymie. I to była jedyna instytucja, no bo już wtedy to była instytucja, która wytrzymała to wszystko. I w tej instytucji, mimo że to była instytucja, a instytucja to nie jest chrześcijaństwo, tylko właściwie zaprzeczenie albo podróba jakaś chrześcijaństwa, ale mimo wszystko korzenie tego wszystkiego były w Biblii. A korzeniem tego, co o czym mówi Biblia, to jest to, co zrobił Jezus. To jest podsumowanie tej całej historii w wersji chrześcijańskiej. No jak ktoś wyrzuci Jezusa i Nowy Testament, no to będzie judaizm. Ale weźmy chrześcijaństwo tutaj. No i w skrócie mówiąc, historia tak się potoczyła, że jedyne, w co ludzie wierzyli, tak trochę koślawo i tak trochę może na skróty, albo trochę to poprzekręcali, ale jednak wierzyli, to było to, że jest Bóg, że był Jezus, że ten Jezus umarł. Większość ludzi nie wie po co i dlaczego, jak ich zapytać szczegółowo. Ale wiedzieli, że umarł, że to było dla nich. Znowu też nie wiedzą dlaczego, w jakim sensie dla nich, ale było. Że Bóg ich kocha, mimo że wymaga w praktyce podatków na Kościół i różnych innych rzeczy, i posłuszeństwa ślepego, i przymykania oczy na różne sprawki urzędników tego. No dobra, wiemy, ale mimo wszystko ten rdzeń został. I potem dalej mijały stulecia, sytuacja się zmieniała, Europa się zmieniała, ludzie się zmieniali, ale zostało
to wbite, została wbita ta historia pod tytułem chrześcijaństwo. I co z tego wynika? No to może jakaś jest oczywistość. No właśnie, może już nie jest. Dlatego trzeba powiedzieć o tym głośno, bo żyjemy w czasach kompletnie ateistycznych i nawet ci, którzy jeszcze, te wszystkie babcie i dziadkowie, którzy chodzą do kościoła, albo nawet ci, co są dumni z tego, że lepiej znają Biblię, chodzą też do kościołów, tylko protestanckich, oni wszyscy, jak przychodzi co do czego, nie wierzą. Czy nie wierzą, że Bóg jest realny, że coś może naprawdę w realnym życiu zrobić, nie? Bo to nie, że się modlą o emeryturę, tylko zbierają pieniądze na emeryturę. To nie jest, że mają zaufanie, że nie będzie na wakacjach wypadku, tylko kupują ubezpieczenie. No więc to wszystko, takie różne drobne rzeczy w życiu są praktyczne, oczywiście, racjonalne, ale one pokazują to, że ludzie w praktyce w Boga nie wierzą, bo nie muszą. A nawet jak muszą, to i tak nie wierzą, bo już ich nie stać na tą odwagę. Co było widać wspaniale kilka lat temu zaledwie, jak w czasach COVID-a mogliśmy obserwować, jak się zachowują chrześcijanie, kiedy przychodzi co do czego w Europie. Kiedy się robi chociaż trochę presja i jest wybór jednak tutaj zaufać Bogu, że nie umrzemy na ten kaszel, albo zaufać państwu, mediom, ekspertom, lekarzom, że jednak umrzemy i zakładać zupełnie nonsensowne maski na twarz. Już jako widoczny wyraz tego, że my Bogu kompletnie nie ufamy. Mimo wszystko dalej twierdzę, że Europa, czy ci ludzie żyjący w tym ateistycznej, niewierzącej Europie, dalej bardzo dużo zawdzięczają temu, że ich przodkowie faktycznie w coś wierzyli. Albo nawet jak znowu wierzyli tylko częściowo, to gdzieś ta narracja i cała historia zostawiła ślad. Pytanie, jak duży? Jak duży wpływ na Europę ma chrześcijaństwo, jak myślisz? No, to kwestia już trochę jest oceny. Albo może znajomości trochę historii, ludzi, realiów, ale gdzieś tam to jest zawsze trochę subiektywne. No ja powiem tak, że myślałem, że małe, albo że żadne kiedyś tam, ale teraz mam wrażenie, że dużo większe niż nam się wydaje. Taka Anglia przykładowo, jest to kraj kompletnie już ateistyczny. To, co zostało z chrześcijaństwa, to są tylko ślady. I wydaje się, że tu już nikt w nic nie wierzy, oprócz zarabiania pieniędzy i nie wiadomo, jakichś tam głupot, że super planeta, zieleń, matka, ziemia, jakieś takie dymały, z których też nic nie wynika, poza jakimś protestowaniem, robieniem rzeczy nieekonomicznych, nonsensownych, ale pięknych, no i tyle. To nie jest to samo, co wiara w Boga przecież, ale podobne. Jest jakaś tam wiara. No, ale tak, to co zostało? Zostało to, że coś zostało, to widać dopiero, jak się porówna najlepiej. To widać tak szokująco wyraźnie, że człowiek jest szokowany, jak bardzo chrześcijańska jest Europa. I to się w parę nie mieści, że w ogóle ktoś może coś takiego powiedzieć w tych czasach, jak kompletnie już nikt nie chodzi do kościoła, poza już marginesem jakimś zupełnych wariatów, albo ludzi zupełnie naiwnych, albo lubiących towarzyskie spotkania, bo do tego służą kościoły teraz, jakiś taki klub czy co. Ale no, tak wierzyć, żeby się tam za to bić, zabijać, pieniądze dać, coś, no to tak już nie. Mimo wszystko, jak porównamy, jacy ludzie są, jak myślą, jak widzą świat, jak widzą siebie i innych ludzi, porównamy jakichś tam Anglików, Francuzów, Hiszpanów, Polaków też z ludźmi z Azji, albo z Arabami, albo z Chińczykami, to też z Azji, albo, no w sumie dużo tam nie zostało, no, jakieś po prostu inne kompletnie bajki, nie, porównamy do tej bajki, to widać, że ludzie z tej bajki europejskiej są zupełnie inni. I na czym polegają fundamentalne różnice? One polegają na tym, że, i to jest, uważam, efekt wyłącznie tego, że chrześcijaństwo jest fundamentem europejskiego sposobu myślenia. Chociaż Europejczycy już się nie przyznają do tego, uważałem, że to tak niepotrzebne, nic z tego nie wynika, bez chrześcijaństwa byłoby tak samo. Ja twierdzę, gówno prawda. Nie byłoby. I widać to po tym, gdzie są kraje, gdzie w ogóle tej myśli chrześcijańskiej, tej narracji nie było. Tam ludzie myślą zupełnie inaczej. Największa różnica, taka waląca po oczach, jest to, że w Europie człowiek jest wart bardzo, bardzo dużo. Każdy człowiek jako jednostka jest bardzo wartościowy.
Natomiast w islamie jednostka jest warta nic, kompletnie i w ogóle jest nieważna, bo islam mówi, że liczy się zbiorowość, no, liczy się Bóg. Ale to, co Bóg wymaga, to zbiorowe, wszyscy na kolana i na 3-4 się kłaniamy, wszyscy jednocześnie przestrzegamy postu od tej samej godziny do tej samej godziny, wszyscy na całej świecie modlimy się zwróceni głową w tą samą stronę i wszyscy mówimy po arabsku w jednym języku. Uniformizm, ale przede wszystkim życie jednego człowieka nie ma znaczenia. To, co ty myślisz jako ty, to nie ma znaczenia i to ma podlegać, musi podlegać temu, co sobie życzy naród, lud, tłum, społeczność. No. Także w sumie ideałem w islamie, w życiu takim społecznym, jest świat klonów. Wszyscy powinni wyglądać tak samo i mieć na imię Mohamed. No właśnie tak jest. Wszyscy wyglądają tak samo i mają na imię Mohamed, ale czasem niektórzy mają na imię Ahmed i to już jest troszeczkę jeszcze, nie jesteśmy w idealnym świecie muzułmańskim, ale kto wie, może w Arabii Saudyjskiej już wszyscy niedługo, jak wzmocnimy troszeczkę jeszcze religijność, to wszyscy już będą mieli na imię Mohamed i wtedy będzie to, co trzeba. No, więc skąd się to wzięło, że Europa jest indywidualistyczna, a Azja nie, bo to, że porównałem tylko do islamu, ale to, co jest w Azji, to już jest to są mrówki, to jest mrowisko. I jedna osoba już jest tylko kółeczkiem w maszynie i znowu nie liczy się. Ona nie jest ważna. Nie chodzi o to, że państwo jest tak zrobione, że prawo jest tak zrobione. Chodzi o to, że ludzie tak myślą. Ludzie mają takie podejście, że to Japończyk oczywiście popełnia harakiri, jak wyjdzie troszeczkę przed szereg i w firmie jako jedno z tam 10 tysięcy kółek zębatych nie wykona swojego zadania, czuje się fatalnie, bo jednostka się nie liczy w porównaniu z całością, z grupą, z firmą na przykład. Więc dlatego kultura pracy w firmach japońskich jest wysoka, ale chodzi bardziej o to, że jest zupełnie inna niż w firmach zachodnich. Gdzie w firmach zachodnich, czy tam jakieś amerykańskie, brytyjskie, czy europejskie, no i człowiek jest jednak ważny. W japońskiej kulturze człowiek nie jest ważny, jest ważna grupa. No i to mówię, jest wszędzie poza chrześcijaństwem. Dlaczego i czy jest w ogóle wpływ chrześcijaństwa na to wszystko? Ja twierdzę, że oczywiście i to wali po oczach. Popatrzcie sobie, jaki jest najbardziej fundamentalny przekaz Biblii, jako historii. Zapomnijmy o tym, czy na chwilę, czy to było, czy nie było. Potraktujmy to jako bajkę. Taką dla dzieci załóżmy. Słuchamy sobie tej bajki i żyjemy tą bajką, bo ona nam się wryła w pamięć. Kiedyś nam opowiadali taką bajkę i my w nią wierzymy. Weźmy sobie na chwilkę taki eksperyment, potraktujmy to tylko jako historię. Co mówi nam ta historia? Historia mówi, że Bóg stworzył świat, najbardziej fundamentalne, że jest Bóg w ogóle, który stworzył świat, ale to nie jest aż taka różnica. Dalej, Bóg stworzył świat jako raj dla ludzi, co już robi trochę różnicę, bo podnosi wartość człowieka bardzo. Człowiek na początku jest ustanowiony jako korona stworzenia, czyli to nie, że pies, mrówka, pchła i człowiek, to jest wszystko jedno i to samo i że na przykład koty powinny mieć prawa wyborcze. Nie, to nie jest ta historia z Biblii. Historia z Biblii jest, że człowiek panuje nad całą ziemią. I stworzył Bóg też człowieka nie jako zbiorowość, tylko jednego. Jeden człowiek był ważny dla Boga. No potem już byli następni, ale samo to symboliczne pokazanie, że jeden człowiek, jeden Bóg na początku byli, pokazuje, że jednostka jest tu dla Boga elementarna jako człowiek. No, co nam następnego było? No potem też, bo dalej historia, ale przejdźmy do chrześcijaństwa, bo to jest największe coś, co szokuje i jest bardzo inne na tle całego świata, wszystkich religii, narracji, kultur, światopoglądów, że ten Syn Boga się wziął skądś, że miał syna, urodził, był, nie wiadomo, nieważne, ale przyszedł Syn Boga, albo nawet dał proszenie, powiedzmy, że Bóg przychodzi, żeby poświęcić się za człowieka, za ludzkość, można powiedzieć. Więc co za różnica, to jest Bóg kontra ludzkość. Nawet jeżeli by tak było, to się i tak sprowadza do jednostki, bo w tych wszystkich historiach, kiedy Jezus chodził po ziemi, rozmawiał z ludźmi, zawsze nie mówił tylko do tłumów.
On zawsze widział jednego człowieka. Mówił z pojedynczymi ludźmi, zwracał uwagę na pojedynczego człowieka, ratował jedną panienkę słabych obyczajów przed tłumem, bywało. Rozmawiał też z jednostkami. No, był jakiś taki jednostkowy, każdy człowiek był dla niego ważny. Ta scena, kiedy umiera, a obok niego na krzyżu wisi jeden człowiek, zupełnie nieważny jeden człowiek. Żaden przywódca religijny nie zawraca sobie głowy jednym człowiekiem jeszcze do tego przestępcą, który sprawiedliwie wisi na krzyżu, a Jezus się dodał do niego, jeszcze go zaprosił, powiedział, że za to, co powiedział, będzie z nim w raju. Przyznał się do Jezusa, uwierzył, pokazał, że pokazał, nieważne, ważne, że Jezus popatrzył na niego jako jednostkę i chciał z nim gadać. Taki był Jezus, bo bardzo wyjątkowe w nim, że zniżał się do poziomu zwykłych ludzi jako nie tylko rabin o wyższej pozycji społecznej, ale jako, jak sam się pokazywał, że coś daleko więcej niż prorok, jako Mesjasz, jako właściwie Bóg. A nawet jak ktoś uważa, że to jest dyskusyjne, to tak czy owak, to jest najważniejsze w tej historii, w tym kontekście społecznym, jest to, że był taki ktoś super ważny od Boga i dla niego jednostka była ważna. Te wszystkie historie, jeżeli tak popatrzy na całość tego, Bóg stwarza jednego człowieka, jakoś z tymi ludźmi, potem już się zadaje z narodem wybranym, niech będzie, a potem przychodzi Jezus i znowu jest pokazanie, jak bardzo ważny jest człowiek dla Boga. Bo ten narracja, ta główny wątek w chrześcijaństwie mówi to, że Jezus, Mesjasz, przyszedł się poświęcić dla nawet swoje własne życie, poświęcić po to, żeby każdy człowiek mógł być z Bogiem i być szczęśliwy. Jeden. Jezus by umarł za jedną osobę, tak samo jak i za milion. Co z tego wynika, jak się tak zastanowić? No, pomyśl sobie nad tym. Jeżeli człowiek ma taką wizję świata, wydaje się to oczywiste, bo my tak rośniemy z tym, że to jest normalne. No, był Jezus, umarł, no i co z tego? No to z tego, że bezpośrednią konsekwencją tego światopoglądu, tego widzenia świata, czy nawet jak ktoś nie wierzy w to, to rośnie z tą historią obok cały czas. Konsekwencją tego jest to, że wartość człowieka jest niewyobrażalnie wysoka. I to jest bardzo duża różnica między azjatyckimi filozofiami, albo konfucjonizmem na przykład, albo takim koncepcją, jaką Chińczycy mają, że jest porządek świata i człowiek musi się znaleźć w tym porządku świata jako właśnie gdzieś tam swoja część składowa, albo w islamie, że musi się znaleźć jako jeden z tych klonów wyznających Allaha. W chrześcijaństwie w ogóle tego uniformizmu nie ma, albo części tłumu. Nie trzeba włączać się w żaden kościół w chrześcijaństwie. Dlatego, że już sam fakt, że te kościoły są jakąś fundamentalną częścią społeczeństwa wśród chrześcijan, jest już na dzień dobry aberracją chrześcijaństwa, bo Jezus taki nie był. Jezus nie stawiał kościoła jako jakiegoś priorytetu. Chodził albo sam, albo z kawałkiem ludzi, z uczniami, albo z jeden na jeden. No różnie bywał, ale nie było to zorganizowane, nie miał spotkań co niedzielę jakiś w jednym miejscu. No, w ogóle jakiś był taki niekościelny, tylko bardzo taki zwyczajny. Nie? Tu poszedł, tam poszedł, bez planu, bez harmonogramu, bez władzy, bez instytucji, bez ustanawiania jakichś swoich w ogóle następców, czy innych takich. To już dopiero następni ludzie zrobili, bo ewidentnie nie potrafili żyć bez tej koncepcji zbiorowości. Ale Jezus, jeszcze raz powiem, wzór i podstawowa historia nie ma tego elementu. I z podstawowej historii ważne jest to, chrześcijaństwo, a podstawowej historii wynika, że człowiek ma wartość olbrzymią. I konsekwencje tego były w historii widoczne. Bo jeżeli nie to było przyczyną tego, że Europa jest indywidualistyczna, że ceni człowieka dużo bardziej niż gdzieś tam na wschodzie, na zachodzie i w innych kulturach, no to co innego? No nic, nie ma nic innego, co by mogło wyróżniać tak Europę. I zobaczcie, że do dzisiaj nawet to nie są ślady tego, tylko konsekwencja bardzo, bardzo istotna, że jak inaczej jest zorganizowane prawo, społeczeństwo, jak ludzie siebie widzą inaczej i innych, w porównaniu z miejscami czy społeczeństwami, gdzie nie było chrześcijaństwa, były inne historie, inne narracje. No,
Czy to jest, się ze mną zgodzisz, czy nie, to też jest taka kwestia trochę na ocenę. No, pomyśl se, nad tym zastanów się, czy to tak widzisz, czy nie. No ale mówię, że z chrześcijaństwa wynika to, że człowiek ma wielką wartość, że człowiek jest ważniejszy niż pieniądze, człowiek jest ważniejszy niż rzeczy, niż zarabianie, niż służenie państwu, człowiek jest ważniejszy niż państwo, człowiek jest ważniejszy niż kościół, człowiek jest ważniejszy niż wszystko. Jezus umarł za człowieka, nie za symbol. Jezus odmówił wyzwolenia państwa Izrael z okupacji rzymskiej. Wprost powiedział, tego nie robi, on uciekał, nie będzie królem Izraela, będzie królem w innym zupełnie sensie i zaprasza każdego człowieka pojedynczo do siebie, żeby kontakt z nim mieć jeden na jeden z każdym. A ponieważ jest jeden na jeden, no to też i te jednostki razem tworzą jakąś tam grupę, całość, przyjaciół, grupę czy coś, ale i podstawą jest jednostka. I największa wartość człowieka wynika z tego, że chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem. No. I to jest ta pierwsza część. Ważne, żeby to zauważyć. A teraz przejdźmy do głównego wątku tego, co wam chcę powiedzieć, bo to był wstęp. Ważny, ale niekompletny. A co z Polską? I zaraz rzucam taką tezę na dzień dobry. Może kogoś zaskoczy. Więc ja twierdzę, po obserwacjach, które się biorą z takiego założenia, że po owocach się poznaje, co jest czym. Że na przykład to drzewko, jak tutaj będzie na nim gruszka, to ja wiem, że to jest drzewko gruszkowe, a nie śliwkowe. Więc patrząc na owoce polskiego sposobu myślenia i porównując to z takim tym, co po wierze, po życiu w narracji chrześcijańskiej powinno być, jakie powinny być owoce, widzę, że te owoce są różne i oznacza to, że Polska wbrew pozorom wcale nie jest tak chrześcijańska, jak ludzie myślą. Powiem tak, jeżeli Europejczyk taki wierzący dzisiaj ma w głowie, że jest jakiś Mesjasz Jezus Chrystus, który, dzięki któremu coś tam zrobił i z tej narracji, że jest Bóg, który kocha człowieka, jest Jezus, który kocha człowieka i jest ten Bóg, bardzo, bardzo dużo potrafi dać do tego człowieka i jego tak wywyższa, patrzy na niego jako coś najbardziej wartościowego ze wszystkiego, to jeżeli tak robi Europejczyk, to Polak robi ciut inaczej. Polak nie ma przed oczami Jezusa, albo gdzieś tam w zakątku mu się nie czai Jezus z jego narracją. Polak ma matkę Polkę, a nie Jezusa. I to jest taki skrót myślowy, ale już wam wyjaśnię, o co mi chodzi. Myślisz sobie pewnie, Martin, co ty pierniczysz? Przecież to tak samo w Polsce, wszyscy znają tą narrację, chodzą do kościoła, że Jezus, że umarł, że człowiek ma najwyższą wartość, że trzeba być dobrym i pomagać. Też uczą tak dzieci przecież. No, no może i uczą, tylko że to nie jest to, albo że powiedzmy, to nie jest jedyne, czego uczą i to nie jest to, co najbardziej nam się wbija. Bo na czym polega Matka Polka? Może przede wszystkim. I co to jest ta co zastąpiło Jezusa w naszej, waszej, już może polskiej narracji. Jedni się bardziej przyznają, drudzy mniej. No do tej narracji ja się już nie przyznaję, ale pamiętam ją dobrze, bo mnie w niej wychowywano. I ta narracja, nie tylko taka werbalna, słowna, bezpośrednio co uczą, tylko to, jakie są zachowania Polaków, o, ta narracja mówi, że człowiek jest mniej ważny niż podłoga w domu. I jak nie wiesz, o co chodzi, to ja już ci spieszę wyjaśnić, że prawidłowe polskie zachowanie polega na tym, że jak wchodzisz do domu, to masz ściągnąć buty z szacunku dla podłogi. Nie ty jesteś ważny, tylko podłoga, prawda? Myślę, no to dobra, ale to może to jakieś przesadne. No ja tu twierdzę, że nie przesadne, bo tak byliśmy wychowywani i to jest różnica. Kiedy się zauważy zachowania, powiedzmy, porządnych Polaków w autobusie i porządnych Anglików w autobusie. Więc porządny Anglik w autobusie jest królem autobusu i on się tam bawi, śmieci, podłoga nie jest jego szefem i on nie ma respektu do podłogi i nie mówi mu, nikt nie mówi szanuj podłogę, albo szanuj rzeczy, albo szanuj zieleń. W Polsce jest aberracja, w którym szanuj zieleń. Ta trawa jest bardziej ważna, rozumiem, ode mnie, bo ja mam jej ją szanować. No, nikomu by nie przyszło do głowy pisać po angielsku, właściwie nawet nie wiem jak, respect green, nie wiem, praise the green, ziemio i trawo.
w ogóle nonsens. A w Polsce ja się wychowywałem z szanuj zieleń na każdym trawniku. Nie można wejść było do fontanny, która była zbudowana po to, żeby w lecie się ochłodzić. Się okazuje, że ona nie była, żeby się ochłodzić. No ja byłem dla tej fontanny, nie ta fontanna dla mnie. Był zakaz dotykania, wąchania, wchodzenia, pryskania się wszystkiego. No bo to nie jest dla ludzi. I w ogóle, gdzie nie spojrzysz, jeżeli sobie przypomnisz podobne sytuacje, jak bardzo ci każą, kazali w życiu szanować wszystko, tylko nie ludzi, szanuj chleb, Norwid się zachwycał tym, że to jest cudowny kraj, tęskni do kraju, gdzie przez respekt chleba nie mogą wyrzucić, bo to świętość czy coś takiego. To jest taki wiersz słynny, nie? Nie chcę go znać, kiedyś go znam, wyrzuciłem go jako obrzydliwy, kiedy się wreszcie zrozumiałem, co on do mnie mówi, ten wiersz. I na czym ten zachwyt polega? Zachwyt polega na tym, że ja jestem niczym w Polsce. Tak byłem wychowywany, że wszystko jest ważniejsze ode mnie. Moja wartość jako człowieka jest żadna. Bo tak, właśnie tak. Popatrzcie, jak się rodzeństwo zachowuje typowo w Polsce takie. No ja nie wiem, każdy się inaczej wychowywał, ale nie jest to bardzo niezwykłe w Polsce, że bracia i siostry nie dbają o siebie, tylko walczą ze sobą. Podkładają sobie nogę, wyżywają się na sobie, ogólnie się, wiecie, terroryzują nawzajem. Nie, kto kogo bardziej zgnoi, ten lepiej. To nie są jakieś takie niszowe historie, tylko norma. I takich rzeczy w Polsce znajdziecie całą masę. I te rzeczy wydają się normalne, bo one właśnie są częścią jakiejś ewidentnie narracji, koncepcji, która w Polsce obowiązuje. Skąd się to bierze? Inaczej mówiąc, że masowo Polacy traktują sami siebie i ludzi też innych dookoła jako coś dużo mniej wartościowego niż dom, podłoga, praca, pieniądze. Czy w sumie nawet inny człowiek z zagranicy też, bo ludźmi z zagranicy od razu do nich mają respekt, a do swoich już żadnego. Skąd? No ja wiem, skąd się to nie wzięło. Na pewno nie z chrześcijaństwa, bo nijak nie wynika z historii biblijnej, że człowiek powinien służyć tak rodzinie, pieniądzom, domowi. Nie, że człowiek służy do zarabiania, na przykład jeżeli jest płci męskiej, lub do innych usług, jeżeli jest płci żeńskiej. Dzieci służą do tego, żeby robić to, co rodzice każą, i każdy coś ma robić, to jest najważniejsze w jego życiu. Jakby on się ma podporządkować. To jest, proszę ja ciebie, koncepcja, którą ja nazywam w skrócie matka Polka. Bo tak sobie to tak nazwałem, bo matka Polka to jest taka matka, która właśnie wmawiać ma ludziom, że oni wszyscy są jak najgorsi i oni muszą błagać o wszystko, oni muszą przepraszać, że żyją i prosić o pozwolenie też o wszystko, co widać też w Polsce, jak bardzo mentalność jest do dzisiaj taka, że idziemy po prośbie, nie? Na przykład do urzędu czy coś, to każdy chodzić musi osobiście i tam się ukłonić i ten. I gdzieś to wszędzie, w każdym aspekcie życia zostaje w Polsce. Bo to jest norma jakaś, to jest jakaś właśnie narracja. I ta narracja skąd się tam bierze? O, to jest bardzo dobre pytanie, skąd się wzięło, ale ono jest tak naprawdę drugorzędne. Pytanie jest, czy wy chcecie tej narracji, czy wy chcecie widzieć siebie jako ludzi, którzy nie są warci za dużo. No i jest to jeden z powodów, dla którego protestantyzm w Polsce nie chycił. Chycił gdzieś tam w XVI wieku, ale później przyszli już tam wiek później, już byli jezuici i katolicy królowie i wszystko wygonili te głupoty. I katolicy z wersji polskiej bardzo koresponduje właśnie z koncepcją Matka Polka. No, więc właśnie to może być źródło tego wszystkiego, ale dalej to nie wyjaśnia tego fenomenu, że Polska zrobiła sobie, zamieniła chrześcijaństwo, wątki, główną narrację chrześcijaństwa na jakąś własną narrację, w której Bóg ludzi nie za bardzo kocha, do tego stopnia, że najpierw w ogóle się z nimi nie zadawać, tylko iść od razu do matki, tej drugiej matki,
i ona ma wyprosić coś, żeby ją zamęczyć na śmierć, przekupić, zastraszyć, żeby zlitowała się nad nami nic niewartymi ludzikami. No i ta koncepcja się jakoś pięknie tak zlała z, właśnie z tym, jak Kościół katolicki dzięki temu może cudownie i łatwo kontrolować ludzi i korzystać z tego mogą jego urzędnicy, że wszyscy tam się uważają za gorszych i idą do księdza po prośbie, nie traktują go jako człowieka zwykłego, tylko jakiegoś magika cudownego takiego, wiecie, no to ksiądz, przecież to ksiądz. I to się zlało z historią Polski, która się składa głównie z przegranych bitew, znowu po tych złotych latach Rzeczpospolitej. Ciekawe, że to się, te złote lata były wtedy, kiedy protestantyzm był jeszcze silny w Polsce, a potem to już te złote lata się zmieniły w brunatne lata i koloru takiego może brązowatego jakiegoś i to już tylko powstania przegrane, albo utraty niepodległości, kłótnie i coś tam. No, to się oczywiście nie jest takie proste, jak ja to mówię, bo były takie inne fenomeny w historii Polski, jak szlachta, która w ogóle się nie uważa za gorszą, tylko wręcz przeciwnie, najlepszą na świecie, ze wszystkich w ogóle światów i wszechświatów. No, no dobra, ale szlachta jakoś tam wyginęła w końcu i to już jest marginalna sprawa. To, co teraz jest w Polsce, to są potomkowie tak naprawdę chłopstwa i chłopskiego myślenia, które no już w 100% matkę Polkę miało przed oczami i wychowywało się nie w duchu chrześcijaństwa, twierdzę ja, teraz tylko w duchu matki Polki, tajemniczej jakiejś, która... Nie wiem. Więc jak myślę, że jakoś tak w rozumie Polaka nie jest tak, że był Bóg, stworzył ziemię, stworzył człowieka, kochał tego człowieka, szukał jak z nim mieć kontakt, jak chce poradzić, ten człowiek jest zły, a on by jednak chciał Bóg, żeby był taki lepszy dla bliźniego swego i siebie samego. I na ostatecznie po różnych próbach dawania przykazań, praw, których ludzie nie chcieli przestrzegać i tak, albo nie mogli, albo nie byli w stanie. W końcu przyszedł ten Jezus i poświęcił się, wziął na siebie karę za to wszystko i dał w zamian, zaprasza do relacji z Nim i do życia, w którym będzie Cię uczył. Będzie Twoim mistrzem, karate, jak Karate Kid będzie Cię uczył tak ręką, i tak ręką, i tak ręką, i tak ręką. I ty masz robić to, co on każe, a w końcu będziesz wygrywał w turniejach karate. No tak, jakbyś to tak chciał sobie uprościć. Więc tak czy inaczej, to jest wszystko historia jak tego, jak Bóg człowieka traktuje poważnie, jako kogoś bardzo, bardzo cennego. Jak mówię, jeszcze raz, na Zachodzie zostało z tego tyle, że z tego chrześcijaństwa, bo dziś go nie ma, ale zostało to przekonanie, że człowiek jest ważny. Ono nie jest naturalne wcale w historii, bo ja tam, że wrócę do tej pierwszej części, bo może się też wydaje, że to jest jakieś oczywiste dziś. No, może wam się wydaje, bo już tak rośniemy z tym przekonaniem, ale nie było. Za czasów Rzymu, jeżeli sobie zobaczycie, zanim było chrześcijaństwo, jak się traktowało ludzi, no to się traktowało kompletnie inaczej. Każdy ma sobie radzić sam i to jest zupełnie normalne. Życie ludzkie jest tanie jak i twarde jest ogólnie życie, jak nie ma czegoś takiego jak miłość, to jest absurdalna koncepcja. I to jest dopiero coś, co się pojawiło, jak przyszedł Jezus i przyszło chrześcijaństwo i nagle słabi ludzie, którzy normalnie w społeczeństwach byli traktowani jako odpadki, oni sami siebie widzieli jako odpadki, bezwartościowe, nagle się z powodu tego, co przyniosło chrześcijaństwo, nagle ci słabi ludzie okazywało się, że są ważni, wartościowi, że mają swoje miejsce. I co ciekawe, na dobre to wyszło całym społeczeństwom. No bo do dzisiaj i od zawsze nie mogli uwierzyć jacyś Rosjanie, którzy kochają siłę albo inne tam Hitlery tego świata, że taka Anglia, która jest pełna ludzi zupełnie nie próbujących być silnymi, jakimiś takimi że oni potrafili tak urosnąć do takich rozmiarów nieprawdopodobnych i nie potrafią sobie Rosjanie ani nawet Polacy tego wytłumaczyć inaczej niż, że przecież musieli kogoś okraść albo pobić. No przecież to jest jedyny sposób zarabiania pieniędzy, niemożliwe, żeby było coś innego. No ja nie mówię, że nikt nic nie krada, ani że nikt nie pobił, ale to nie jest fundamentalna różnica.
między myśleniem siłowym, a myśleniem takim, jak chrześcijaństwa jest skutkiem. No. No więc dobrze, nie, mniejsza z tym, to jest bez sensu tak rozmawiać, bo to powoduje wielogodzinne dyskusje na temat tego, na ile kradnący byli Anglicy. Nie, nieważne, to nie o tym jest odcinek. Odcinek jest taki i sednem tego, coś do zastanowienia się, zadanie domowe jest takie, żeby się zastanowić, czy w ogóle Polacy mają jakieś fundamenty chrześcijańskie. Bo po owocach widać, że skoro tak bardzo fundamentalna rzecz, jak wartość człowieka jest w Polsce postawiona do góry nogami, to co w ogóle zostało z tego chrześcijaństwa? No, coś tam może zostało, bo to nie jest przecież, nie każdy uważa, że jego sąsiad jest mniej wart niż twój samochód, nie? Ale no wiele zachowań jest bardzo blisko tego, że jak, wiecie, jakieś filmiki sobie można zobaczyć, jak człowiek bardziej dba o swój samochód niż o człowieka, którego potrącił, nie? Że od razu leci sprawdzać, czy mu nie zarysował zderzaka, niż to, czy złamał sobie ktoś rękę. No, to jest na przykład efekt też tego chrześcijańskiego podejścia, że jak potrącisz człowieka, to sprawdzasz, czy on sobie rękę złamał, chociaż to nie twój człowiek, a samochód jest twój. Natomiast jeżeli olejesz myślenie chrześcijańskie, to pierwsze, co sprawdzasz, to twój samochód, czy ci się zderzak nie zarysował czyimś, prawda, kręgosłupem, a dopiero później może ewentualnie, jak już zrobisz porządek ze swoim, to możesz się zająć kimś innym, jeżeli ci zapłaci na przykład. A jak nie, to niech se leży. No, więc może różne są filozofie życia i więcej nawet totalni ateiści mają z chrześcijańskiego myślenia, niż oni sami myślą. To jest dla mnie paradoksalne patrzeć, jak młodzi ludzie, którzy tak szczycą się, jak bardzo są ateistyczni i nie wierzą w ogóle i olewają Kościół, jak bardzo mają wbitą historię z Biblii w głowie. Czyli oni cały czas mają przekonanie, że wartość człowieka jest wielka, że człowiek, że Bóg kocha człowieka i człowiek też ma tą miłość, gdzieś tam jest źródło, że skąd się wzięła taka koncepcja jak sympatia do drugiego człowieka, jak empatia, albo robienie coś dla kogoś zupełnie bezinteresownie, albo z jakimś tam minimalnym interesem. To się wydaje ateistom oczywiste, ale to w ogóle nie jest oczywiste. To jest efekt tego, że w ogóle takie koncepcje oni znają, a znają takie koncepcje nie z tego, że świat naturalny tak jest skonstruowany, bo świat zwierząt nie ma takich rzeczy, to jest... To jest jakaś taka nowość zupełna, no nie, że zwierzęta kochają się i z tego się składa natura. No, no niekoniecznie, nie? Natura składa z tego, że każdy ma swój interes i tyle. No, już, tam nie musi być jakiegoś przesadnego okrucieństwa, ale nie ma też żadnego altruizmu w świecie natury. No bo czemu miałby być? W ogóle to nie jest naturalna rzecz. A tymczasem ateiści myślą, że to jest naturalne, że człowiek dla drugiego człowieka ma empatię i sympatię i może być fajny i dobry i cieszyć się i śmiać się. No, no nie, no trzeba jakoś wyjaśnić. I jak to bez Boga wyjaśnić? Ja nie wiem. Ateistę pytajcie. Dla mnie to jest jakaś absurdalna koncepcja. Powinna być konsekwencja. Jestem ateistą, nie ma Boga, więc jeżeli nie ma Boga, to człowieka wartość jest żadna. Jestem nic nie warty, bo czemu miałbym być coś warty? Jestem częścią natury, tak jak i ta trawa. Ta trawa jest gówno warta, jestem gówno warty i gówno też jest gówno warte. Wszystko jest gówno warte. No to, czemu miał być cokolwiek warte, skoro nie ma powodu żadnego? No, tak wszystko sobie istnieje, bo jest wszystko materią i na tym się kończy. No, tyle dla kogoś coś może być warte, ile ktoś jest w stanie zapłacić i to może być jedyna definicja wartości. Ale w narracji chrześcijańskiej z niej to wynika, że człowiek ma wartość. Więc może można powiedzieć, że Polacy jakby praktykują ten ateizm praktyczny właściwie rozsądnie i logicznie, uważając, że jak przychodzę do domu, to mam zdjąć buty, a na przykład mogę, na przykład nie warto grzać zimą, bo oszczędzę sobie pieniądze. A jak będę miał dwa razy, powiedzmy, zapalenie płuc, no to tylko na dobre wyjdzie, bo będę silniejszy, a co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Albo coś takiego. No i takie... No, jak ktoś uważa, że jego wartość jest wysoka, to najpierw się będzie grzał, a później będzie myślał o pieniądzach. No ale jak człowiek sobie coś wywróci do góry nogami, to mu się nagle te priorytety robią takie mało ważne. On sam też nie jest ważny wtedy.
Ta wartość wielka człowieka w chrześcijaństwie, widać ją w takich sformułowaniach Jezusa, na przykład, że kochać polecił bliźniego jak siebie samego. Kochanie siebie samego też nie jest takie znowu oczywiste, bo to kochasz siebie samego, bo w sobie ty masz wartość wielką. Każdy by powiedział, że egoistycznie każdy siebie kocha. No, jakoś w praktyce niekoniecznie tak widać. Bałem się. Ludzie dookoła. I oni wiedzą, że są warci wiele, mają swoje prawo żyć, mają prawo być szczęśliwi. O, to też jest. To jest bardzo dziwne, że obserwuje się takie rzeczy. Wydaje się, że to jest zachowanie jakieś buraczane, a z drugiej strony, jak się zastanowić, to ta pewność siebie albo chęć do zabawy, albo uważanie, że ja mogę zabłocić podłogę, bo ja jestem ważny, a nie tylko ta podłoga, to się bierze z czegoś jednak dużo bardziej dobrego, niż się wydaje, że to nie jest tylko kwestia czystego egoizmu, bo egoizm już sam z siebie jest częścią chrześcijaństwa. No, tak jak przypomnę, Jezus powiedział kochać bliźniego swojego tak samo jak siebie, więc to jest nakaz egoizmu. Jak mówiłem już w innym odcinku, możecie znaleźć na Odwyku. Bardzo dobry odcinek, zwraca uwagę na coś istotnego. Więc to te rzeczy, różne koncepcje chrześcijańskie, jeszcze raz powiem, są w społeczeństwach, które są ateistyczne, albo tak myślą. A znowuż w Polsce one szwankują, bo matka Polka jest królową życia. No, no i tak to zwróciłem uwagę, wydawało mi się to ciekawe, nie? Takie spostrzeżenie i dobry wniosek może z tego być, że może jak zaobserwujesz, że jednak faktycznie masz te odruchy, że traktujesz siebie jak błoto, że wszystko i wszystko jest ważniejsze, każda rzecz materialna jest ważniejsza niż ty, bo ci rodzice kazali to wszystko szanować, nie szanując ciebie i twojego czasu, tego, co chcesz w życiu, twoich marzeń. One były nieważne, ważne, żeby posprzątać. No twoje marzenia nieważne, wywal je do śmieci, bo najpierw ma być posprzątane na przykład. Ta obsesja sprzątania w Polsce to też nie jest typowe. Nawet chyba Szwajcarzy nie mają obsesji, oni po prostu lubią czystość, ale Polacy nie są w stanie wytrzymać bez czystości. I to nie jest, że Szwajcarzy uważają, że czyste trawniki są ważniejsze niż ludzie, że robią to kosztem ludzi. A w Polsce się to robi kosztem ludzi, to sprzątanie. To jest taka, no jest różnica jednak. No, efekt jest pewnie też inny, bo w Szwajcarii ludzie są uśmiechnięci, chodzą do siebie i się pozdrawiają, a w Polsce warczą na siebie. Więc skądś te różnice się biorą. No i ponieważ, jeszcze raz powiem, uważam, że po owocach się poznaje, to także twierdzę, że owoce Polaków pokazują, że historia z Biblii nie dociera do nich, albo przychodzi przez jakiś filtr, gdzie Jezus tajemniczo zmienia się w jakąś matkę Polkę i ta matka Polka nie jest już kochająca i nie stawia cię, nie patrzy na ciebie jak na najważniejszą istotę na świecie, tylko patrzy na ciebie jak na coś brudnego, małego, co musi sobie zasłużyć dopiero, żeby w ogóle traktować go jak człowieka. I dopiero jak sobie zasłużysz, to może coś tam wyprosisz od tej matki Polki. No, tak. I tragedia, na czym polega Polaków? Na tym, że oni nie potrafią zobaczyć, że jak dali się nabrać, że to, co Kościół im sprzedał jako chrześcijaństwo, od strony takiej społecznej, kulturowej patrząc nawet, takiej bardzo powierzchownej jednak, no, to nie jest w ogóle chrześcijaństwo. To brakuje tego fundamentu nawet w nim, czyli tego, żeby zauważyć, że Bóg jest ważny, człowiek jest ważny, relacje są ważne, a wszystko inne, łącznie z tą podłogą świeżo umytą, nad którą powinniśmy lewitować, to jest nieważne. No, jednak w Polsce zastanawiam się, ile pokoleń i czy może na zawsze już wszyscy będą mieli obowiązek lewitować nad świeżo umytą podłogą, ponieważ ta podłoga jest ważna i ta praca jest ważna, też jakaś obsesja pracy. No dobrze jest pracować, ale znowu, co innego, że dobrze jest pracować, a co innego mieć obsesję i traktować pracę jako ważniejszą niż życie człowieka, Boga, relacje znowu. W polskich rodzinach relacje, o ile w ogóle są ważne, to są gdzieś tam na samym dole. Najpierw jest, żebyś zjadł, szczapkę ubrał, szalik, posprzątał, żebyś dobre oceny miał,
dom se kup, za mąż wyjdź, nie wiadomo po co. W ogóle małżeństwo w takim myśleniu nie ma żadnego sensu i ja się dziwię, że jest tak mało rozwodów w Polsce w ogóle. Jeżeli powinno być w ogóle małżeństw, bo one nie mają żadnego sensu, skoro ludzie nie są ważni i relacje nie są ważne, one są gdzieś tam przy okazji. No. Jest wiele osób, które próbują to zmienić, jacyś psychologowie, albo tam fundacje, nie fundacje, albo po prostu rozsądniejsi ludzie, czy tam od samorozwoju. Próbują wreszcie zrobić z Polaków ludzi, nie? Widzą, że jest cała masa jakichś dziwacznych patologii, ale myślę sobie, że nie uda im się, a może im się uda, zobaczymy, ale myślę, że przegapiają ten ważny czynnik, który jest źródłem tego, że Polacy właśnie myślą, że zakorzenieni są w chrześcijaństwie, a tak naprawdę są zakorzenieni w czymś w ogóle antychrześcijańskim w tych swoich fundamentach. I jeżeli ten element nie będzie jakoś załatwiony, to myślę sobie, że taki człowiek będzie, taki Polak wychowany przez matkę Polkę, będzie odruchowo cały czas wracał do tego, że będzie kazał lewitować nad świeżo umytą podłogą, ponieważ podłoga jest ważniejsza niż ten, kto ma po niej chodzić. I to się będzie niewyleczone, aż do momentu, kiedy on się zorientuje, że to jest chore, że człowiek ma wartość większą niż podłoga, Bóg ma wartość większą niż podłoga i relacje między człowiekiem i Bogiem, między człowiekiem i drugim człowiekiem są ważniejsze niż podłoga. Jeżeli to uwierzy w to, a uwierzy, jeżeli uwierzy, albo jeżeli w ogóle zapozna się, potraktuje poważnie tą historię chrześcijaństwa, nie, to wtedy może reszta rzeczy wróci na swoje miejsce. Czyli zachowania jakieś tych Polaków będą takie ludzkie, w sensie no chrześcijańskim właśnie. Czyli że będziemy patrzeć na siebie, albo wy będziecie patrzeć na siebie z przychylnością, widząc w sobie wartość. Człowiek na ulicy patrzy na drugiego i widzi, to jest cud natury, drugi człowiek. To jest życie, to jest coś niesamowitego, to jest drugi świat. Należy mu się szacunek, w związku z tym należy mu się podziw. Należy się też cieszyć z tego, że tu jest drugi człowiek obok mnie i bawić się i cieszyć. I w ogóle świat jest pełen cudów, bo każdy człowiek takim cudem jest. No, to jest, mówię jeszcze raz, konsekwencja jakiegoś chrześcijańskiego sposobu widzenia świata w jakichś takich fundamentach. No i jak mówię, w Polsce tego nie widzę, a jak widzę, to bardzo mało i no niestety, co byśmy trzeba z tym zrobić, ale co, to ja nie wiem, aż takich zasięgów nie mam, żeby teraz wszystkim powiedzieć, zostawcie tą matkę Polkę i zapoznajcie się z Jezusem Chrystusem, który miał być tak naprawdę oryginałem, a to, co wy wierzycie, to nie jest on, tylko to jest jakaś wersja chora, no. Precz z matką Polką, w związku z tym krzyczę ja, precz z myciem podłogi obsesyjnym, precz z lewitowaniem nad umytą podłogą. Niech żyje drugi człowiek, bawmy się, śmiećmy, jedzmy sobie, cieszmy się sobą, bądźmy życzliwi dla siebie nawzajem, bo jeżeli chociaż tyle z tego chrześcijaństwa zostanie, to już będzie olbrzymia różnica. Co wie każdy, kto pomieszkał troszeczkę w jakiejś Anglii i mieszkał troszeczkę w Polsce i widzi, jak inaczej między ludźmi się człowiek czuje tu i tam. Chociaż i tu nie wierzą, i tu też nie wierzą. Paradoksalnie ci w Polsce twierdzą, że oni bardziej wierzą niż ci na Zachodzie zepsutym. No i, a w praktyce no właśnie jest jakoś inaczej. No. To był Odwyk. Dzięki za słuchanie. Do następnego odcinka. Martin Lechowicz był. Wstaję, idę. Cześć. O, no, daliście.